Takich dni Wągrowca jeszcze nie było. Świętowanie było podwójnie wyjątkowe. Po pierwsze, odrodzony samorząd lokalny obchodził 20-lecie. Po drugie, plany organizatorów pokrzyżował ulewny deszcz. To spowodowało przedłużenie dni Wągrowca do czwartku 29 lipca. Pierwsze dni świętowania to wystawy, spektakle i zawody sportowe. Jeszcze w piątek pogoda umożliwiła koncert trzech tenorów i plażową dyskotekę. W sobotę rano stało się jasne, że plenerowe imprezy trzeba będzie odwołać. Gdy woda z nieba zalewała rynek, w Miejskim Domu Kultury trwała uroczysta sesja Rady Miasta. Zaproszono na nią burmistrzów i radnych wszystkich kadencji. Każda kadencja rad miała swoje 5 minut tak zwane. Pierwsza ważna wbrew pozorom, bo przygotowała pewne podwaliny dla miasta, dla przyszłych rad, jeśli chodzi o prawo, minie komunalne, tworzenie nowych jednostek, które dzisiaj obsługują mieszkańców. A kolejne oczywiście stosownie do środków finansowych, jakie miały do dyspozycji, realizowały nie tylko inwestycje, ale również wspierały organizacje sportowe, kulturalne. Awans piłkarzy ręcznych Nielby do Ekstraklasy to największy sukces wągrowieckiego sportu. Jego ojciec, trener Edward Koziński, zasługuje na najwyższe laury. Od soboty jest honorowym obywatelem Wągrowca. Ja już tutaj pracuję czwarty sezon, więc to nie jest tydzień czy miesiąc. Mnie się to miasto podoba bardzo mocno z racji położenia, z racji mieszkańców, którzy są wspaniali, ale i z tego, że sport tutaj jest traktowany poważnie. Chcemy na spokojnie stworzyć z Nielby stabilny zespół. Zespół, który może być obliczalny, a nie nieobliczalny, bo nie chcemy być, że tak powiem, gwiazdą jednego sezonu. Honorowe obywatelstwo to nie jedyne wyróżnienie przyznane na sesji. Nagrody miasta Wągrowca odebrali Andrzej Słoma za zasługi dla oświaty i kultury, Alojzy Jessa za działalność społecznikowską i najlepszy przedsiębiorca Jerzy Pietrak. Na sukcesy Wągrowca pracowało wiele osób. Najbardziej zasłużeni dostali pamiątkowe medale 20-lecia. Uhonorowaliśmy tym medalem radnych wszystkich 5 kadencji, ale też i doceniliśmy mieszkańców Wągrowca, którzy gdzieś tam działają w różnych dziedzinach, w opiece społecznej, w kulturze, w sporcie, bo ich wysiłek też jest zauważalny. Jak również organizacje, które na rzecz naszych mieszkańców działają na co dzień. Była to liczna grupa, bo to było około 160 osób, ale to jest ta grupa, dzięki którym Wągrowiec się rozwija. Sobotnia ulewa nie przeszkodziła żeglarzom, którzy rywalizowali w regatach na Jeziorze Durowskim. Inne imprezy trzeba było odwołać. O i nieco ta pogoda plany obchodów Dni Wągrowca zmieniła. I tak ze względu na bardzo niekorzystne warunki atmosferyczne część imprez plenerowych została odwołana, a część została przełożona na inny termin. W niedzielę, w dzień swoich imienin, nad mieszkańcami Wągrowca zlitował się patron miasta, święty Jakub. Poprawa pogody sprawiła, że kolejne imprezy odbyły się zgodnie z planem. Był festyn na rynku, koncert Eleni, pokaz fontanny i feria sztucznych ogni.
Ostatnie imprezy Dni Wągrowca zaplanowano na najbliższy czwartek, a do końca września na rynku można oglądać lotnicze fotografie autorstwa Pawła Dygbana.